chciałby z okna, a drzwi to mało nie wyrwało. Ja na Piłsudskiego mieszkam. 34. No. Jak na drugiej stronie za tak, tymi blokami. To jest był huk niesamowity. Naprawdę, to jest tragedia. Straszna tragedia dla ludzi to jest. Dla ludzi, ale ja mówię, huk to u mnie na Piłsudskiego, a jaka odległość tu między jest, to jest bardzo dużo. To mi doniczki zleciały z okna, a drzwi to musiałam, że mi wyrwią. Znaczy moment był naprawdę nieprzyjemny, był strach wielki w oczach, w sobie, stając na korytarzu, rozmawiając tam z teściową, stając z dzieckiem, z żoną i był taki huk. Nie umiem sobie tak tego opowiedzieć, ale było coś takiego, jakby coś uderzyło, jakby samochód uderzył mi w dom. Taki był huk, trzęsienie takie poszło po całej okolicy. I to było stamtąd tutaj. Mówię, kuzyn przyjechał z osiedla Sudeckiego i powiedział, że na osiedlu Sudeckim wszystko to czuć, a to jest mniej więcej 2 kilometry stąd. Także poszło wszystko z takim hukiem, z takim wybojem, że to jest niemożliwe. Pan też został ewakuowany, czy pan nie? Nie, ja nie. Ja nie, naprawdę. Ja tutaj nie. Tutaj dziadek też mieszkał, jest w oknie, też nie został ewakuowany. Tutaj ludzie ci bardziej z tego zielonego domku, z tego domku tutaj wcześniej. A pan znał tych ludzi? Czy ogólnie znałem jedną osobę, z którego budynku się zawaliła i dalej nie wiem, czy on żyje, czy nie żyje mój kolega. On sobie remontował mieszkanie akurat. No i nie mam pojęcia. Coś się nazywało na taką katastrofę, że tam się może coś wydarzyć? Czy to właśnie nie, normalnie po prostu zwykła kamienica, po prostu może stare instalacje, może coś takiego, no nie wiem. Bo na pewno nie było czegoś, przynajmniej nie wydaje mi się, żeby ktoś coś zrobił, bo tam sami normalni ludzie mieszkali. Ludzie sobie wzajemnie tam pomagali w tej kamienicy, wiadomo, tutaj pan burmistrz, wszyscy co mogli to pomagali zawsze i nie wiadomo dlatego co się stało. No strach jest, no bo to nie wiadomo, kurczę, bo to szkoda chłopaka, co jest winny chłopak. No siedział sobie w domu i co? No i zawaliło się. Ale jest nadzieja. Tak, no na pewno, no cieszyć się tylko, żeby nikomu się nic nie stało. Najważniejsze, żeby tam ci, co już odeszli, no to wiadomo, no już nic nie zrobi, ale ci, co są ranni, to żeby ich uratowali. I wiadomo, żeby odkopali, żeby znaleźli wszystkich, no najważniejsze, szczególnie dla takich bliskich rodzin. Bo tak jak dla mnie, dla znajomego, to jest troszkę inaczej, bo wiadomo, będzie mi szkoda, ale jakoś pomyślę i przejdzie, a rodzina, dzieci, piątka dzieci tam była, także... To był taki huk, jakby coś wybuchło, aż tak w domu wszystko zatrząsło się. To tak aż się przeraziliśmy, co się dzieje i zaraz tutaj widzieliśmy straże i pogotowie i od razu wyszliśmy zobaczyć, co się stało. No ja rano wstałam, bo jeszcze dziecko mi spało, no i bardzo się wystraszyłam z tego. A jak pani może opisać właśnie ten sam moment? Jaki to był dźwięk? No ja to, taki dźwięk był jakby bomba walła, co nie? Ja bardzo nie słyszałam tego, ale to jakby bomba i bardzo się wystraszyłam. Syn się uratował niby, ale no rodzice jego to chyba nie. Rodzice są cały czas pod gruzami, czy zostali tak, wyciągnięci? Mogliby być pod gruzami, tak, tak. Bo syn poszedł po zakupy. Czyli syn poszedł po zakupy i w tym momencie do tej tragedii tak, doszło? Tak, tak. Ale tak, mogliby, bo syn poszedł po zakupy z tego tych wszystkiego, co słyszałam i żyje, bo widzieli go i raczej żyje. Rodzice może nie żyją z tego wszystkiego, nie wiem. Dokładnie nie wiem, co nie, tylko słyszałam ten wybuch, kurde, co się wystraszyłam. No huk był taki jeden wielki, wszystko się zatrzęsło, próbowałem się podnieść, to cała ziemia się trzęsła pode mną i pełno kurzu dookoła. No i w zasadzie tylko słyszałem krzyk żony, dziecka, udało gdzieś tam się wyciągnąć i wyszliśmy sami z mieszkania. Mieszkałem na dole, w jednym mieszkaniu to akurat gdzieś tam w miarę całe się ocalało, a reszta gdzieś tam wszystko dookoła zawalone było. Nam się udało wyjść o własnych siłach z mieszkania. Ja i później zobaczyliśmy dopiero w jakim stanie całe mieszkanie, cały dom jest, cały budynek. To tragedia wielka była, nie? Wszystkie mieszkania praktycznie zniszczone i zawalone. Tylko gdzieś tam krzyki jednej z sąsiadki słyszałem, to już się wyciągnęli ponoć, a reszta to nie wiadomo, co się stało. Na drugim piętrze było trójka dzieci. No i też nie wiadomo, czy udało się kogoś wyratować stamtąd, czy nie. Wszystko szybko się działo, no taki huk nagle i zaczęło wszystko się walić dookoła. I cała ziemia się trzęsła pod nogami. I tylko w zasadzie ratowaliśmy siebie nawzajem. Ja tam szukałem żony i dziecka, bo byliśmy w każdym innym pomieszczeniu. W jednym momencie przestałem w ogóle cokolwiek widzieć, bo tyle kurzy było dookoła. Jedna myśl tylko, żeby ratować dziecko i żonę. I gdzieś tam znaleźć ich, jak najszybciej wyjść z domu. Słuchałem, najpierw żona usłyszałem, że krzyczy, to myślałem, że jest okej. Zobaczyłem tylko Donatanka, bo on spał jeszcze w pokoju u siebie. No, był przygnieciony drzwiami, udało się go wyciągnąć. Szybko gdzieś tam jakieś ciuchy wzięliśmy i wyszliśmy jak najszybciej z budynku.